ten mi się podoba, ten biorę od razu, od buta. Skrzyżowanie zablokowane. Pod telefonem my będzie nagrywał. A więc witam was, drodzy widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Jak widać, znowu na Supermoto. Mamy, drodzy widzowie, piękny dzionek. A dziś będziemy się skupiać bardziej na szlifowaniu swoich umiejętności. Aczkolwiek nie ukrywam, że też na miasto sobie wyskoczymy. Bądźcie ze mną i oglądamy do końca. Ale wiatr. Dzisiaj mam kamerę dosyć nisko, ale myślę, że to nie będzie nam przeszkadzać. Fajnie jest, że w ogóle teraz mi nic nie przeszkadza na daszku. Żadne kable mi tu nie zwisają, nic mi nie ogranicza widoczności. Ale mam takie obawy o tą kamerkę właśnie. Jak jej nie widzę, to ją po prostu zgubię, ale ja ją czuję, więc jest spoko, nie? Także nic nie przeszkadza, wszystko jest git. Ja mam, widzowie, coś takiego, że stoję ze skillem w miejscu, bo boję się przekraczać granice swoich możliwości. A wiadomo, jak tych granic nie przekraczymy, no to niestety dużo się nie nauczymy. Może spróbuję coastera sobie strzelić. Taki leciutki wleciał. Ło! To jest ciężkie, bo ja się gubię po prostu. Jak wcisnę to sprzęgło, to już tego sprzęgła nie puszczę. Ja wchodzę w takie coastery, a te coastery nie są w ogóle korygowane hamulcem, tylko ciałem. Straszą w tych kamizelkach, myślałem, że to policja. A to tylko trawę będą kosić. A my zajeżdżamy na naszą miejscówę. Mamy dwóje zapiętą, pobawimy się w stantera. Ale coaster wleciał. To prawda, króciutki. Poczułem to, poczułem. O kurde, ale nacisnąłem, przedusiłem. Pod telefonem my będzie nagrywał. Mój jaja! O kurde, aż se muszę dychnąć. No by go dunder świstał, wziął, przyszedł, nagrał mnie i poszedł dalej. Nie będziemy tu trenować. A oni pewnie dzwonią po sprzęt na ustawkę. Lifehack taki. Pojedziemy na zwiady do szkoły. Nie, tu nie ma nikogo. A zaraz sobie podpalimy jakiś sprzęt. Tylko który? O, ten! Ten mi się podoba, ten biorę od razu, od buta. Kurde, problem z rozruchem znowu. Jakiś kabel nie łączy. Ale napycha. Poczekaj sekundę. Czekam, Dawid, na spokojnie. Kurwa, co jest z tym jebanym internetem do... Kurwy jebanej! Czekaj, zresetuję modem! Dawaj! Wstyd. Rozgrzewa. Ale nie próbuj. Nie wolno tak. Nie. Gościu. Skrzyżowanie zablokowane. O, nie ma problemu. My to zawsze we dwójkę, jak się spotkamy, to tak typowo. Ale czuć mieszankę. Zapach dzieciństwa to się nazywa. Każdy za mało lata chyba dwusuwem jeździł. On redukuje, będzie wstawał. To jest człowiek wielu talentów. Gdzie my teraz jedziemy? Będzie wyścig. Aj,
jaj, bez jakichkolwiek szans. Jak ja tu mogę teraz przejechać? Ograniczenie do 20. Czy tam kierują ruchem? Stop. Dobra. Pilot kieruje. Dzięki wielkie. A, bo tu dźwigiem jeszcze ciofa. Dam mu pole do popisu. Uważaj! Kurde! Będzie na gumie leciał na rowerze. Ciekawy czy łańcuch pierd... O, leci, leci, leci! Leci! A, nie zrobił! O, teraz robi! Oparek rękę puszcza, kurde! Dobrze! Coś ich tam umiesz! Dawaj, teraz ja próbuję na rowerze. Ja nigdy na rowerze nie umiałem jeździć na gumie. O, jest! Rower to nie moja bajka. To czego oni nie słychać? O kurde, usłyszałem, ale skrzynię. Aż muszę posłuchać bardziej. Ciekawe, czy coś znowu zazgrzyta. O! Ale to się zbiera, widzowie. Nie mogę się nacieszyć tym motocyklem, a co dopiero będzie, jak ja kupię KTM-a? Co się będzie wtedy działo, widzowie? Już możecie sobie to wyobrazować. Każdy bieg na gumie. Wsią, wsią. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie, tyle to nie. Do 6 chyba. I każdy dosłownie bieg. Tak, wsią, wsią. Co to za sztuki ninja? Drodzy widzowie, chciałbym poruszyć jeszcze jeden bardzo ważny temat. Kwestie powodzi w Polsce w takiej sytuacji, jakiej są. A obowiązkiem każdego polskiego obywatela jest oczywiście pomoc. Nieważne w jaki sposób, ale liczy się pomoc. Nie możecie nawet zbiórkę udostępnić jakąkolwiek. Lub chociaż wpłacić te parę złotówek. Pomaga tysiące Polaków, co warto też zauważyć. Czy widział ktoś pomagającego Ukraińca, których w Polsce teraz jest masa, bo przyjęliśmy ich naprawdę dużo. No i powiedzcie mi teraz, gdzie się podzieli wszyscy Ukraińcy? Dlaczego nie pomagają, skoro tu pomieszkują? Ja osobiście zaznaczam z tego punktu, że również chciałbym dołożyć swoją cegiełkę w tej kwestii. Dlatego dochód z moich social media, nieważne czy to jakieś współprace reklamowe, czy przychód z YouTube'a, 100% przychodu po prostu za ten miesiąc przeznaczam na pomoc dla ludzi, którzy stracili no niestety swój cały dobytek przez te nasze powodzie. Jeżeli chcecie pomóc też mi we wspomaganiu, jedyne co musicie zrobić, to oglądać film bez pomijania od początku do końca. Tysiące ludzi już naprawdę pomaga. I pomóżmy też my, nieważne w jaki sposób. Tyle możemy zrobić jako społeczność.